Witam wszystkich z tej strony Logopada, zapraszam na kolejny odcinek z Ligi, dzisiaj zagrałem sobie w Bronzie 4, nowe kąciko mamy od widza. I co, wystarczy popykać. W stronę ktoś mnie prosił o jakiś pik do dżungli, to wam pokażę jak Xenel, to jest chyba najprostsza postać, żeby cokolwiek zrobić. Jest tak po prostu, można powiedzieć, że łatwa, nie chcę tu nikogo obrażać, to gra Xenel, ale no nie jest jakaś trudna, umówmy się. Ma tam parę skilli i dzięki temu zabija, nie? Czasem dostał buffa z tymi krytami na wój, z tym leczeniem, więc no. Taki mi powiedział troszkę lepszy Warwick nawet, na solo queue, oczywiście. Fajne gangi ma oczywiście, to też wiadomo. Dzisiaj bez kamerki, bo niestety mam taki problem, że ta kamerka strasznie łapie światło nie w dzień, że tak się mogę wyrazić. Trynda na gangplanka, na gdzie jest Anka na Fiza. O, na Mida trzeba będzie przyjść, bo tam będzie mieć ciężko ten kolega. Powinien małego bić. Powinien go zmajtować w sumie też. A się zagadałem. Ja i moja dzida w lesie. Nie musiałem na tej poty łykać. Jakbym miał E, to bym przyszedł na tego mida, ale bez E to jest, są ciężkie te ganki. Więc musi poczekać niestety pan Fizz. Ale agresywna jest, nie? Tak żeby nie wiedział, to może za... Co ja mam w dżungli? Vi, Vi z ferworem w ogóle. Ja wziąłem Thundera, wiem, że jest opcja grania pod ferwor, jest nawet fajna. Albo pod Bloodlusta, ale jakoś Thunder mi się bardziej podoba. Szczególnie tutaj na takich gierkach. Bardzo ładnie się leczymy. O, Blazy na bocie. Porobię go jak ma heala soraszka. Nie wiem czy Soraka nie miała heala. Miała drugiej poziomy, to może nie wzięła. No zazwyczaj się bierze już na drugi. Bezproblemowo ten clear robimy. Zaryzykował stwierdzenie, że nie trzeba mu tej poty kupować na start. Tak jak Warwickowi teraz widziałem, że ludzie składają, że idą od razu w ten. Idę. Ojej, to będzie close. Ma flesza? Ma flesza, czemu nie fleszuje? Dobra, zarobisz się uratowany. Ale było close. Mógł szybciej słyszałeś ten trend, bo się trafił. Bardzo to było close, bo się dał trafić i z kół, nie? Ona zrobiła golemki? Nie zrobiła. No dobra, to my przejmiemy. Zawsze można wykorzystywać, pamiętajcie, że jak żangler nie żyje, to go tutaj w tej dżungli nie będzie, co jest logiczne, ale wielu ludzi się o tym zapomina i boją się tam wejść do tej dżungli. Wiadomo, tylko wtedy trzeba patrzeć na linię boczną, czy ktoś nie schodzi. Ale tak się jak będzie 1 na 1, to nie macie jeszcze aż tak źle. Maksuje się Q z tego, co mi się wydaje, że Q jest najbardziej efektywne. Może nie tyle co do dżungli, ale do walki i do wbicia damage w jednego przeciwnika jest na pewno lepszy kół. Dobra, dżungla ukradziona. Nie, no sam go nie zabije. Na midam teraz zajrzał. No idę, idę. Tutaj jest najlepsze miejsce. Jak gangujecie, to tak w takie tą stronę, to strony jest najlepiej wychodzić. Bo przeciwnik jak idziecie tutaj tak przy ścianie, to dopiero was teraz zauważę, patrzcie. Dopiero ten nad mnie jeszcze, nie, teraz mnie już widzi, bo miniony. Ładnie go zrobię. Nie jest zła ta Anka wcale. A to jest Bronze 4, ona ładnie zagrała, bo już była zamknięta, nie? Musiała się bić, albo byłoby po niej. I tak by umarła, więc dobrze zrobiła. Fizz chyba nie miał E. No to mi się farmo marnuje, logo też nie pomyślałeś, powinien tam iść. Idę tam. Zresztę. Nie tyle co farm, ale nawet exp, nie? Wilki zrobię i wracamy, mam dwa koła prawie, to teraz dużo tracimy niestety. Tak, można powiedzieć, że tak tracimy, bo mam niewydany gold, nie? Powiedzmy, jesteśmy mocniejsi, ale tylko na papierze. O to też ludzie zapominają często. Co jak mówiłem, Xin, jak ktoś musi dograć dżunglę, albo szuka jakiegoś piku na dżunglę w niskich ligach, to naprawdę polecam. Strasznie łatwe ganki, nie ma jakiejś super mechaniki ciężkiej, jedynie co ma ciężkiego to sami dobrze tej R-ki użyć, ale to też nie jest powiedzmy jakoś super wyzwanie, że wskakujecie w target, którym chcecie się bić, a resztę odrzucacie, nie? Bo jeśli ktoś jest naznaczony, to wtedy go nie odrzuca R-ka, ale to chyba wiecie. Pójdziemy sobie w ten attack speed, bo mnie ciekawi, jak on będzie działać.
Czyli Blood Razor, nie? Tak się nazywa? Mhm, Blood Razor, dokładnie. Będziemy mieli atak speed i magic damage tam na atakach. To jest ok. No, ta Anka ma prawie 40 CS-ów przewagi. To chyba będzie jedyna problemem tutaj. No, zrobimy sobie jakieś resisty, to widzę, że jest bardzo fajny na tego, na Xena, więc trzeba mi takiego widzieć, że już ta Anka nam dużo nie będzie robiła. Mam Erkę, to jest chyba też 200 damage'u, nie? No, niecałe. Redziki, idziemy gangować. Zobaczcie, że prawie wygrywam, gdyby nie to, że ta Anka jest dobrze farmi. No też gra na Fizza, no to wiadomo, że Fizz nic nie będzie robić, tylko będzie pod wieżą stać. Nie ma fleszyka, to mogę zajść. Palę potkę, bo na morze mnie znikować, Marodo. No, on ma wizję, ale już nie wchodź, już nie wchodź. No i po niej, no. Fizowi. Odrzucę go. No, można go dobić, ziomek. Nie wiem, że on ucieka. To jest 50 golda. Więc przy Tibersa zawsze można dobić. On chyba tak HP ucieka, nie? Jak Anka już zginie. Bo ma te, odpala mu się ten wkurw taki cały. Nie, to zbrakuje, już mam. Nie wiem, czy na topa, no on tak trochę sfrizował ten Gangplank. Jakieś runki pod atak speed, widzicie, że to działa. O Jezus, ten Fizz. On po nim jest. Mogę coś spróbować, a raczej mnie zabije na combo. No, plus że Anka jeszcze przyszło, to na pewno nie. Chciałem dżunglę zrobić, ale muszę to przytrzymać. Ona puszuje, dobra, to zostanę. Za dużo się zmarnuje, czasami lepiej zostać, no. Nie jest tak, że ja mógł tutaj coś kraść, tylko po prostu ta farma się tak rozbije na wieżę, więc no. Ładnie. Ale smajcie, to wchodzi jak po prostu te hity. Dobrze, teraz ma trochę Fizz łatwiej, może pofarmi trochę. Bo tej Anki nie będzie. Mógłbym to z nim przepuszczać, ale nie wiem, czy chcę, wiecie? Bo on jest w takim momencie, że lepiej chyba będzie pod wieżą mimo wszystko. Więc niech sobie tam podobija te minionki. W takim wypadku fakt, warto było przepuszczać, żeby Anka straciła minionki. Ale nie jest to tak super dobre. To chyba TW się będzie maksowało. Wiem, że kiedyś ludzie maksowali E. A to już CDR-ów na nawet mniejsza te, więc nie ma sensu. Tutaj CDR jest mniejsza. Nie wiem, czy ja mu blue chcę dać, chyba nie. Ale sustain, jak widzicie, jest świetny tym Xenem. Mam Vayne, który też będzie w lejcie zabijać. Ankę już trochę przystopowaliśmy. W tym wypadku, jak Fizz tak pieprza, to powinien kupić sobie szmatę do resistów, ja to tak na to mówię. Chyba najwięcej by mu dało. No, merce będą dobre. Mam dużo slowów, stunów. No, będą na pewno merce dobre. No jeju, Fiziu. Fiziu. Nie poradzę, to wami po prostu zultuje, musiałem to jakoś szybko zrobić. Chyba, że mogę stąd tak wyskoczyć. To będzie dobre. Mógłbym się z nim bić, ale właśnie coś napierdala tutaj. Dobra. Nie masz slowa, nie? Takiego. Dobra, nie musiałem merki. Jakby tylko kół odpaliło, to od razu bym merkował. Na bocie. O, chyba nie żyje. Lecimy! O, Thunder. To jest Ward w ogóle. Tych w ogóle nie robiłem chyba.
No ona jest sama. Idę, elo. Mam full HP, smite'a mam. To jest jeden taki trik, którego wam nie polecam robić. Niektórzy by od razu Ewnie wcisnęli, ale to nie ma sensu. Szczególnie, że ona coś takiego robi. Adres smite'a nie ma sensu wrzucać. Po prostu trzeba chodzić i autoatakować. No, to jest cała ciężka sprawa. On jest, nie wiem, czy ktoś z Xenem ma duże szanse na jeden, naprawdę. To jest taka postać, z tym red smite'em jeszcze, z tym podbiciem tutaj, z tym healem. Strasznie tłuczy. Znaczy powinniśmy to wygrać, bo ten Trynda... W sumie dziwię się, że nie zabija tego Gangplanka. Powinien próbować. Dużo zależy, czy tam będzie beczki dobijać. A wydaje mi się, że ma lepszą animację Trynda niż Gangplank do dobijania. Możemy tego smoka zrobić, mam redzika zaraz. Jak to i to rośnie? 50 additional damage'a. Tylko ten Fizz, no cholerka. Mamy jakieś utrudnienie, musi być, nie? To nie będzie tak, że 20 minut i koniec, tylko... No, pierwsza wieża w dupę. No, 4 sekundy i cię zabiję. Dobra, nie. O, nie. Dobra, już za dużo wywalili. Może RK Soraki mi ulotowała, nie miałem. Nie wiem, co on tutaj przylazło. No, no dwa ulti poszły, nie? Ulti Gangplanka, ulti Vi i Flash Vi. Ej, to są brązy, ale nie grałem tak źle. Teraz zdecydujmy, ja mam Trinitkę chyba poszedł. Już to nie będzie taki zły wybór. Jestem ciekawy, jak będzie Trinitka na nim działać. A co on tu ma w Essential? Essential ma botka niby. Czy ja wiem? Bot jest teraz moim zdaniem słaby strasznie. Dlatego go zmieniają. Widziałem już zmiany tego botka, że usuwają chyba aktywny item, ale buffują mu te ataki. O, tu mamy szansę ich zabić. Są strasznie zamknięci. No właśnie. Już jakieś kilki. Tylko czaków nie zrobiłem w końcu. Szkoda, że jej nie wyszło. Na serio, szkoda, że nie wyszło tej. Zróbmy, bo to jest fajny smok jeszcze tak. Powiedzmy, przed 20 minutą to jest bardzo dobry smok. No, tylko przez nami ziomek i straciliśmy przez to wieżę na topie. Można ich zabić, moim zdaniem, bez problemu. Nie mam mereczki, ale Trynda ma swoją mereczkę. O, nie mam fleszyka. Nie, 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 wycofaj się, ziomek. Nie ma sensu. Z 9 Vi, please. O nie, Soraka. Dajcie mi pofarę, ziomki. Oni się takie walki wybierają, takie głupie po prostu. Ale ponieważ on jeszcze ma redukcję przecież na tym swoim pasywie, ten Xin. O, to nie strasznie mocno 1 na 1. No nie wiem, przydałoby się ktoś tutaj więcej jeszcze. No ja mogę wejść i ich rozprzestrzenić, ale to wszystko. No halo, drużyno. No nie, to było... Nie, nie chcę wejść. Muszę czekać na drużynę, ale wieżę stracimy, jak nie wejdę teraz. Jezus, to było close. No i wieża w dupę, no. Ten dobrze stopa przynajmniej weźmie. Ten fizz jest smutny. 41 CS-a, 0,4. Nie, na pewno go nie daje, bo to nie zmieni nic. Już smutnąłem, bo mi się marnuje smite teraz. Mam dwa staki. Z 1800 potrzebuję, nie? Dokładnie, do trinitki. Ja bym poszedł, bo potrzebuję jeszcze takich killów, jak chcę to wykarować, tę gierkę. Aha, ale właśnie nie... Flaszyk. To nie jest dobry trade dla mnie, powinien tak robić, ale... Unstoppable.
Ja zrobię wieżę. Nie widzę. Nic lepszego pomysłu. Wieża to zawsze jest dla teamu. Jest jako napieprza z tej dzidy na tym W. Dobra. Postawię warda, bo też się marnuje. I w sumie drugiego też, bo chyba będę trinkę zmienił. To nie wiem, tutaj na wilkach mu go postawię. Na zrobię te wilki. Uszalowego damage'a mu troszkę brakuje, nie? Bo poza to nie ma. Muszę się zaczaić tutaj na nie. Wilku! Nie zdradzaj mnie, chyba mnie widzą. No, nikt nie dostał. Nie, no, Anki się boję trochę. Tu mam mały ręcz. Nie wiem, czy jest sens takiego puszowania. O nie. A, rozdzieleni jesteśmy straszni. Dobra, nie, to była słaba RK. Myślałem, że nie dobiję. O, jeszcze Gangplank tutaj jest. O, to na pewno nie. To na pewno uciekamy. Trafiłem basiciem. Dobra. Nie wiem, czemu Trinda tu idzie na piechotę zamiast spuszować coś, ale dobra. On by tą wieżę zrobił, gdyby został na topie. Nie, to było głupie. Było tak głupie tutaj to, co zrobiliśmy. O, też zostałem to może. Moja wina też to była, ale nie. Nie ma sensu się coś takiego na razie bawić. Anka najwięcej bije i Gangplank też już zaraz zacznie bić. Mógłbym podletalić jeszcze w sumie spróbować zrobić. Jemu by mi się przydało, bo im widzę, że brakuje mu wind speedu, żeby z jakimś nagonić. To możemy spróbować zrobić. Jemu teraz i resztę powiedzmy w tankę w miarę. No jak Fizz nie zacznie robić czegoś lepiej, to będzie ciężka gra, tyle mogę powiedzieć. Ale powinien być szybszy od niego. Dobra, nie wiedziałem, czy beczkę uderzyć. Normalny Gangplank by raz jeszcze beczkę uderzył, jakby uciekał, nie? A on nie uderzył. Powiedzmy, jakieś cooldowny mam i lepsze uderzenie. To nie ma on hitów, nie? Nie, to nie zbierałem hitów. Ale oni puszują już od razu. No ja nie mogę tankować, ja zginę w sekundę. A jak oni cię grupują w ogóle, o co tutaj chodzi? O, cię też trzeba w końcu zabić, nie? Ale się przeleczyć. Jezu, jaka ryba dobra. To był ten chyba megalodon cały. Już bym umarł, gdybym jeszcze jeden basic dostał od Sivir. Ale ładnie na to wyszło. Ja muszę atakować po prostu. Widać, że muszę zrobić. Może dipsy w miarę mam teraz, tylko żeby jakoś przetrwać od nich. Nie wiem, czy byśmy nie mogli Barona spróbować zrobić. Nie wiem, jak on może przegrywać jeden na jeden. Aha. Dobra. Nie, jeden raz bym go jeszcze podrzucił, to może bym przeżył. Już nie mogę uciec, bo Ignite by mnie zatikował. No, Ignite, no. I Tibers jej skoczył. No, bym poszedł w drogę Rezista, to pewnie to przeżył teraz. Akcja tej umu, bo mi się naprawdę przyda. I teraz już obiecuję, że idę pod tankę. Dam się dogonienia tych wszystkich. No to Sivir nie dogonił w życiu. No też się widzę pod jemu. Nie, Sivir chyba nie jest taka dobra pod letality. U nich chyba lepiej mimo wszystko te kryty grają na rykoszecie.
Tym dość sfidowany. Co to jest za flash fist? Boże. Z jednej strony się cieszę, że po dawno czegoś takiego nie widziałem, ale z drugiej strony po co był ten flash, jak nawet huk nie leciał. Ja jestem w stanie to z każdego rozwalić, bez najmniejszych żartów. Jakiś itemik pod defensa i będzie świetny. Ten bot nie byłby taki zły, nie, ale... Denerwujemy, że oni nie chodzą sami w ogóle. To mnie tak irytuje. Nikt tu nie przejdzie raczej. Dokładnie. Oni wychodzą poza szereg, jeśli mogę tak to powiedzieć. O! Jezu, jeszcze mnie trafiła. Fajnie. Zabijcie ich, nie ma Anki. Nie no, dobrze zrobiła ta waj. Musiałem powiedzieć, że jest sama i się ich tam 300 pojawiło. Nie, Soraka nie leczy, tak to wygląda. A trenderki nie włącza. No nie mogę, właśnie dlatego nie mogę tak umrzeć szybko. Oj, oj, oj. Nie, ja też flasha słabego zrobiłem, mogłem się już bić. Jak ich, oni wyskoczyli, ja tą Ankę znikowałem i oni po prostu wszyscy powyskakiwali z krzaków gdzieś. Ono już widzę, że będzie robić w sezonie, to już się tak nie zabije. Nie wiem, nie mam pomysłu na tą gierkę. Ten Fist to też jest jakiś taki asasyn. Jezu, on najtemu nie skończył, 23 minuta. No, już 10 chodźcie wszyscy naraz, ziomeczki. Sami tu jesteśmy, ja nie chcę tego zaczynać na tego smoka. No i tu wyskoczą z krzaków, no. O, nie. No już jest, się tak biłem, to muszę się w nim. No, tysiąc was tutaj jest. 2 miliony was tutaj jest. No, fajnie, jakby moja drużyna, ten Fizz z tym Tryndom i z tą Soraką coś robili innego niż tylko ten. No tylko leczy, no. Halo. Weź ich na czas. Czy ja mógł coś palić na RKO2? No nie mogę, no. Nic nie zrobię na RKO2. No i tak troszkę damage'u i w końcu umieram, no. Jeśli ona nie idzie podkryty, to mógł zrobić Anduina teraz, ale ona nie idzie podkryty, ale na pewno muszę coś takiego zrobić. Tabi bucy byłyby lepsze, bo mi bije strasznie ten Gangplank z tą Vi. No ale oni też mają za dużo tych stunów. Czemu on nie pushuje dalej? Więc czemu Trynda przegrywa na tego, na Gangplank? Halo, nie powinno. A to Soraka dalej ucieka. A Fizz nie ma damage'u, patrzcie, on nic nie zrobi tej Vi. Ta Vi ma, nie ma jakieś listy. Jezus, ma auto-atak. Nie chcę na to patrzeć. Czemu nie ma itemu skończonego, ten Fizz? To jest smutne. Ten Fizz jest straszny. No, nie dogonimy go. Ja bym sobie zrobił tego smoczka już bardziej. Bo go zdążę zrobić. Problem jest taki, że ja nawet jak będę troszkę tankowny, to tak, jak się rzucą na mnie w pięciu, to umrę. Nic nie wiem, jak będę to poradzić. Ale ładnie stwierdzi dykwam. Tutaj. Nie no, ona ucieka od razu, no co to jest? Halo. Czemu wy uciekacie? Nikt żeś takie nie robili. Nie zdążyłem jej zniukować, serio? No i co to jest? Cały czas oni chodzą w czterech, no jak mi to już po prostu lituje pomału.
Oni zawsze są w czterech, ja nie widziałem ich. Widziałem tylko tą Ankę. Dobra, to może taktyką Tryndamera to wygramy, czyli puszowanie wieczne top lane'a. Czemu z linią nie idzie minionu, halo? O nie, no to jest koniec. No ja wstanę, to nie zrobię tego inhibitora, to ich rozpieprzę po prostu, ale no... Trochę to jest irytujące. No ten Fizz skończył jakiś item? O, skończył zonie, pierwszy item, ekstra. W sumie teraz zajebiście wyszło, bo tak... Jezus, execute jakieś jeszcze. A jakie place'y robi? A też unlucky było, bo nie zdążyłem znukować tej Anki, zanim on odpalił Tibersa. Nie wiem, czy widzieliście, ile HP zostało, ale no... To też takie było. Jakbyśmy ich zabili, to Barona robimy. Tyle z Barona. Nie wiem, czy ja zrobię solo Barona, raczej nie. A tanka jest wkurzona. Powinien farmić itemki. Z czym ci pomóc? Po co to puszujesz, ziomek? Z pieprza jest tamtąd. Ten Trynda nie wraca, myślałem, że będzie do dżungli wracać. Którędy on pójdzie? No pójdzie tym, to mnie może... No Jezus, idzie tędy, no co to jest za... Skocz tutaj. Idź tam, Fizz. Dobrze. Bo już też bije dużo. O, już się zlatywała cała ekipa, widzę. No to bierz ich, Fizz, póki są rozdzieleni. Dobrze. Taki możemy łapać. No dalej, dalej, są wyłapani strasznie. Możemy inhibitor teraz zrobić spokojnie na topie. Chodź Tryndo, tą Ankę chyba zabijemy razem. No ale Smite nie powinna mnie niuknąć. Znaczy jest na bocie, wybrała Vayne. Vayne też dobrze robi, bardzo dobrze. Pochwała jest. Ale jak się wali, to dobrze, bo odciągnął tą Ankę i możemy wziąć inhibitor. No to Sivir sobie uważa lepiej. Dobra, uciekaj teraz. Was nauczę Ligi Legend. Jestem si napierdalany, nie robię itemów pod damage, ale dalej, czuję się jakbym, nie wiem. No co ty robisz, ty rybo głupia? No nie rozumiem, co ten człowiek ma w głowie, że on coś takiego robi? Bo tak nie po... No po co to zrobił? No nie wiem. Nie było żadnego wytłumaczenia, żeby to robić, taki coś. Staraka widzę, że też nie mogła się powstrzymać. Nie wiem, czy Staraka nie zrobić. No ten armor mi się przyda. Armor i potkę zrobimy. Tak za dużo myślę. Nie mogą Barona pójść zrobić. Serio robią? Serio oni to robią? O kurde, ja tyle siedziałem w bazie. No co, to nie zrobią tego razem, sami. Nie ma szans. Nie się bałem, bo smite'a nie miałem, wiecie? Ale wyszło. Kto się chce bić? Smok wiatru wstaje, mówicie. A, nie mam jeszcze hajsu. Ile kosztuje ten deathmatch plate? 2100. O, to było close, nie?
Znowu ten egzausty zasrany. Jak kosa ich grzyżne. Dajcie tą waj. Jeszcze miałem trzeci atak. Jezu, ile to trwa te kół z tego trzeciego ataku. Jest to kinksy, nie sposób wlecieć, nie da się go zabić, nie wiem, mi się leczy jak głupi. No chodź Gangplank. Jak mi wieża nie była, to możemy przeżyć. No ja po prostu wystarczy, że będę autoatakować. Nie wiem, 1000 stunów naraz. No po prostu autoatakuję, no. Fajna zabawa, fajna gra. Fajna postać. Nie, to jest straszne, bo z tych jak się wlecie, speeduje, to tylko tylko. Patrz jak się leczę minionkę. Ja to mam co chwilę. Jak atakuję, to spada Cedar z tego. Szybko skończyć. Dobra. To był Xin, więc polecam go do dżungli, jak widzicie, w brązach się nadaje. Ale to nie było takie, czyli wkurzyłem się trochę w tej grze, bo oni cały czas w grupie udzieli po 20 minucie i ja... Na Xina jest ciężko, bo Xin jest dobry właśnie, jak kogoś wyłapiecie, to ma jeden na jeden do każdego, jak się rozwali, jak jest tak sfidowany. Ale w tym odcinku to wszystko, zapraszam kolejne, trzymajcie się, cześć! A, pokazuję do kamerki, no tak kamerki nie ma, brawo, brawo logopeda.